6 grudnia święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci. W tym przypadku świętego zastąpili przedstawiciele Korwin i Młodzi dla Wolności, którzy przybyli ze specjalnym podarkiem do specjalnego gościa. Od nas rózgi i serdeczne pozdrowienia. Dziękuję. Z okazji Mikołajek. Dziękuję. Dzisiaj 6 grudnia Mikołajki, dzień, który kojarzy się pozytywnie u większości osób z obdarowaniem prezentami, ale jest też druga strona tego święta w postaci rózgi dla osób, które w tym roku wykazały się działaniami, które nie można znać jako pozytywne. Dlatego dzisiaj spotykamy się pod biurem posła Szymona Giżyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości w okręgu częstochowskim. Dowiedzmy się, za co ta rózga? Zatem mamy inflację, Polski Ład, który wchodzi od nowego roku, ogólny wzrost cen, pandemia, głównie tutaj mamy na myśli lockdowny, obostrzenia. Panowie przynieśli z sobą dwie rózgi, więc za co ta druga rózga? Druga rózga jest za politykę zagraniczną, prowadzoną w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy i to widzimy na wielu frontach, chociażby przez konflikt z Czechami o kopalnię w Turowie, kapitulację na forum Unii Europejskiej, czy chociażby widoczne w ostatnich miesiącach relacje z Białorusią, które doprowadziły do takiej sytuacji na granicy, jaką mamy obecnie. Nie ma pomysłu na podmiotową politykę, politykę wielowektorową, taką, którą proponuje Konfederacja. Polityka wielowektorowa polegająca na szukaniu wspólnych interesów na różnych polach, na różnych płaszczyznach z państwami niezależnie od opcji rządzącej, kierując się interesami, a nie przyjaźniami czy uprzedzeniami. Tak jak kiedyś słusznie zauważył Winston Churchill, państwa nie mają przyjaźni, państwa mają interesy.